Witajcie. Z tej strony Kamila z kanału Craft Lady. Dzisiaj chciałam przygotować dla Was test porównawczy białych tuszy. Już swego czasu przygotowałam taki sam test czarnych tuszy. Możecie go znaleźć na naszym kanale światopasjowym, a również na blogu kreatywnym, gdzie serdecznie zapraszam. Przez jakiś czas zaopatrywałam się w różnego rodzaju tusze koloru białego. Przychodziły one w różnym terminie, w różnym czasie. Nie wszystkie używałam. Część jest bardzo stara, jak ten na przykład. Ten i ten są bardzo stare u mnie w moim wyposażeniu, więc nie wiem, czy w ogóle kryją. Niemniej do tego dokupiłam sobie uzupełniacz, więc przetestujemy przed i po uzupełnieniu. Co jeszcze? Tak samo nie wiem, jak będzie krył ten tusz, bo też jest u mnie dosyć długo. Testowałam na pewno te dwa i jestem z nich dosyć zadowolona, aczkolwiek takie typowe, stuprocentowe krycie, to wiadomo, przetestujemy wszystko i będzie wiadomo, który jest najlepszy, który jest najfajniejszy i który mogę polecić. To co? Bierzemy się do testowania, tak? Przygotowałam sobie próbniki. Przygotowałam sobie próbniki z rozpisanymi nazwami tuszy. Tutaj mam dwa jakby osobno, znaczy dwie próbeczki osobno, dlatego że ten tusz przyszedł do mnie ostatni. Trafiłam na niego przez przypadek, ale stwierdziłam, że go też wypróbuję. Zacznę może od tuszu, od koloru czarnego próbników, dlatego że na czarnym najbardziej widać kontrast. Niemniej jednak, prócz tego, że na czarnym widać kontrast, przygotowałam sobie papier kraftowy, bo na kraftowym ostatnio bardzo dużo często zdarza się, że tworzymy. Przygotowałam sobie szczoteczkę do tuszowania, gdyż zdarza się też, że używamy tuszu białego do tuszowania. I prócz tego przygotowałam sobie stempelki. Jeden pełny, kryjący, drugi z detalami, żeby można było przetestować, jak odbija detale i jak odbija krycie. No i co? Zabieram się do testowania. Sobie troszeczkę uprzątnę. Oczywiście będę musiała pootwierać te tusze niektóre, bo niektóre są w ogóle nieużyte. Nówki zalaminowane. Może najpierw z, że tak powiem, lewej strony sprawdzę te poduszki, czy one jeszcze w sobie coś mają, jakieś tchnienie. Ledwo, ledwo. Więc dopigmentuję jedną z nich. Żeby się ten pigment już uleżał na poduszce. Tusze pigmentowe zazwyczaj są na padach gąbeczkowych. Gdyż tusze pigmentowe są specyficzne. Są specyficzne ze względu na swoją jakość. One mają dużo pigmentu, żeby właśnie oddać tą biel. Dlatego też właśnie zazwyczaj te poduszki z tuszami białymi są ciężkie, ponieważ
do ich wyprodukowania właśnie potrzeba dużą ilość pigmentu użyć. Ok, jeszcze troszeczkę dołożę. Podobnie jak uzupełniam w tej chwili tusz pigmentowy biały, uzupełnia się każdy inny tusz, każdą inną poduszkę z tuszem, czyli należy nałożyć na poduszkę tusz Reinker, natomiast później rozprowadzić ją równomiernie, ten pigment, to uzupełnienie rozprowadzić równomiernie po poduszce. I zostawić do używania. Białe tusze mają też to do siebie, że z racji tego na swoją specyfikę bardzo szybko wysychają. Tusz Stazon Opak jest sprzedawany w takiej formie właśnie jak widzieliście, czyli jest pudełeczko, specjalny taki nożyk do rozprowadzania, taka szpachelka do rozprowadzania tuszu i buteleczka z Reinkerem. Jest to tusz na bazie rozpuszczalnika, jeśli się nie mylę, zaraz. Nic nie ma. Tak, jest to Solvent Ink. Dlatego ten typ tuszu ma możliwość odbijania na acetonie, szkle, śliskim plastiku, na wszelkich śliskich powierzchniach. Patrząc na kolor, nie jest to taki typowy biały jak ten, aczkolwiek sprawdzimy, jak będziemy go używać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jako że jest to tusz na bazie rozpuszczalnika, ma specjalną właśnie taką dodatkową nakładkę, żeby nie wietrzał. I dobra. Tu sobie przygotowałam te tusze. Szpachelkę i uzupełniacze odkładam, bo nie będą nam potrzebne. Ok. Otwieram teraz tusze, które mam nieużywane. Testowanie sobie poukładam
według moich wzorników, według moich wzorników, żebym się nie pomyliła. Zacząć. Jak widzicie, niektóre poduszki są mniejsze od tych stempli, które będę odbijać. Niemniej jednak, no przynajmniej częściowo sprawdzimy, jak to się ma, co i jak. Zacznę od naszego polskiego tuszu. Nie wiem, czy jeszcze jest w sprzedaży. Nie mam zielonego pojęcia. Jest on u mnie bardzo, bardzo stary. Ale jak widać, pokrywa mi stempel. Jako że jest to tusz pigmentowy, no to zostawiam go chwilę na papierze, niech ten pigment wsiąknie w papier. Jeżeli chodzi o delikatne wzory, no to jak widać, bardzo ładnie odbił. Skryciem jest jeszcze taki myk i trik, że na świeżo tusz może ładnie wyglądać, natomiast po pewnym czasie, jak się już wchłonie w papier, ten tusz może, wiecie, tak jakby spłowieć, zblednąć. Krycie całości. No też całkiem niezłe, jak na to, jak stary jest ten tusz. Wezmę jeszcze, przetestuję stempel polimerowy, żeby nie było. A przy okazji jest to napis, więc też... Można to sprawdzić. Nawet nie najgorszy efekt. Ok, teraz sobie to poprzesuwam. Teraz przetestuję te same stemple na papierze kraft. Papier kraft ma to do siebie, że ma taką bardzo chropowatą strukturę, więc tutaj też jakby nie doszukujmy się i nie oczekujmy bardzo, bardzo ładnego krycia tego papieru, bo on sam w sobie nie jest gładki. Niestety nie sam tusz jest ważny dla odbitek, ważny jest również papier, na którym robimy odbitki, dlatego może być to tak, że ten efekt będzie niezadowalający. Okay. To
tak jak widać na stemplu, nie wiem, może wyostrzy, są takie linie, nie wiem, czy to jest widoczne. O, są takie linie w poprzek stempla i to są właśnie te słoje jakby papieru, które są głębiej i wtedy nie wychodzi ta odbitka. Ale tak jak mówię, no, trzeba brać pod uwagę wszystko, zarówno jakość tuszu, jak i jakość papieru. Nie można wszystkiego zrzucać na tusz, bo nie zawsze on jest winien. Ok. Tak wygląda krycie. Tak wygląda krycie, jeżeli chodzi o papier kraft. A tak wygląda krycie, jeżeli chodzi o papier techniczny czarny. Ok. To był tusz Latarni Morskiej. Teraz będziemy testować kolor Versacolor. Tusze pigmentowe jest też ciężej doczyścić niż zwykłe tusze, gdyż są takie bardziej tłuste i kleiste, przez co osadzają się na stemplu. Z jednej strony wiadomo, no, jak ciężej doczyścić, no to mamy problem z czyszczeniem i nie jest to fajne. Natomiast z drugiej strony właśnie dzięki temu, że ten stempel tak okleja, znaczy ten tusz okleja tak stempel, to można właśnie przetransferować obraz. Dosyć dobre odwzorowanie. Ja swoje stemple czyszczę zawsze wodą, ściereczką z wodą, ręczniczek. Jest to moim zdaniem najlepsza metoda i najbardziej ekologiczna, gdyż jak ręczniczek mi się zabrudzi, mogę to wyprać i ręczniczka używać znowu. Dobra, teraz testujemy kolor, który nakładałam. Może najpierw spróbuję od Nelly's Choice. Jest to tusz pigmentowy również. Tutaj, tak jak patrzę, właśnie ta poduszeczka jest podobna do Versacolor i moim zdaniem właśnie na pierwszy rzut oka mało napigmentowana, jednak widać, że jest dużo napigmentowana. I tutaj jest teraz właśnie rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Może nam się wydawać, że na poduszce jest mało tuszu, przez co właśnie mocno wdusimy poduszkę i wtedy jest zalany stempel. Jak zaleje się nam tak stempel, to później on będzie robił zacieki. Jeżeli nie chcemy tych zacieków, to ja już Wam pokażę, muszę go wyczyścić od nowa. Pokażę, jak należy działać. Okay. Jeżeli nie chcemy takich zacieków, to nie powinniśmy wduszać porządnie stempla, tylko tak delikatnie popłukiwać stempel i to powinno wystarczyć. Przy każdym podnoszeniu wtedy widzimy, jak mocno już jest nałożony ten tusz. Jak
jak widzicie, krycie jest o wiele lepsze, ale tak jak mówię, ten tusz to jest najstarszy tusz, jaki mam, więc tutaj no, nie powinniśmy patrzeć na to, że on jest, że on tak słabo pokrył. Poza tym ten, jak się wchłonie w papier, też może zblednąć, więc tutaj też będzie to inaczej wyglądać. Takie delikatne opłukiwanie. I odbijamy. Okej. I kolejny stempelek. Poduszka jest bardzo mocno, bardzo dobrze zamknięta, więc nie powinien wysychać zbyt szybko ten tusz. No bardzo dobrze, bardzo ładnie pokrywa. Tak wygląda. Ojej! Właśnie zauważyłam, że zrobiłam bardzo nieładny błąd. Zamieniłam miejscami tusze. Muszę to od razu zaznaczyć, żeby później właśnie nie w opisie, w rozpisce nie zrobić błędnie tego. Jeszcze jedna rzecz, też bardzo ważna. Jako, że są to tusze właśnie pigmentowe, one długo schną,
to też trzeba wziąć pod uwagę, że można je rozmazać. Jeżeli oczekujecie odbitki ładnej już po odbiciu i suchej po odbiciu, to polecam użycie nagrzewnicy. Ja tutaj dotknęłam lekko odbitki i ona się rozmazała troszeczkę w górnej części balonu. Nie wiem, czy to będzie widoczne. I tu również, podobnie jak przy Nelis, gąbeczka wygląda na słabo nasączoną, ale już nauczona doświadczeniem, nie będę właśnie przyciskać mocno, tylko tak delikatnie pukać. Jedno, co mnie od razu ruszyło, to to, że jak otworzyłam, to czuć silnie chemiczny taki zapach. Niezbyt przyjemny.
Tu z tego co widzę, pukanie jedynie przykleja, jak widzicie, stempel, więc trzeba mocniej dodusić i to działa. Doduszenie stempla działa. Aczkolwiek w poduszce się robią takie odgnioty. Zobaczymy, jak będzie z odbijaniem. Pukanie w przypadku tej poduszki niewiele daje. Lepiej jest dociskać, aczkolwiek coś tu jest nie tak, moim zdaniem. No, ale lecimy dalej.
przejdźmy do Distress Ink. Tusze Distress Ink są zawsze na filcowej podkładce. Tusz używam pierwszy raz. Zresztą widziałyście, że otwierałam nówkę. A zobaczymy, czego się spodziewać. Potraktuję go tak jak wszystkie inne, czyli do pukania, a nie do wciskania. I zobaczymy. Kaiser Craft Ink. Ciekawa jestem. Bardzo. Też pudełeczko, poduszeczka z gąbeczką. Zaskakująco biała, jakby z dodatkiem niebieskiego. Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy. No jakoś odbitki jakby mnie nie zachwyca, ale zobaczymy na pełnym obrazku. Tak sobie.
Na kraftowym spróbujemy czegoś innego. Spróbuję mocnego przyciskania gąbeczki. Może po prostu ten tusz zasiedział się gdzieś w dnie gąbki i jakby nie chce wyjść. Bo aż mi się nie chce wierzyć, żeby nowy tusz tak słabo odbijał. No, ale niestety, chyba tak jest. No, słabiuśko według mnie. No tak sobie. Powiem szczerze, że tak sobie.
następny to jest tusz scrapbookom. Bardzo ciężka poduszka, pomimo że jest bardzo malutka, znaczy malutka, wąska, znaczy płaska. Zamknięcie dosyć dobrze trzyma, szczelnie. Ok, zobaczmy. Powiem tak, efekt wow jest. Efekt wow jest. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, jak się wchłonie. Jak na razie jestem zachwycona. Normalnie za nie mówiłam. Normalnie.
teraz tusz Ranger. Jeszcze zostało nam troszkę tych tuszy. Tego też już używałam. Używałam go głównie do tuszowania, a nie do odbijania. Dlatego poduszka jest lekko już przybrudzona, ale zobaczymy. No już podsychł, bo był używany. Już trzeba go użyć, tak wiecie. Usilnie. Dusilnie. No ale zobaczymy, co się w nim jeszcze tam mieści. No niestety, ten już chyba podsechł. Więc niestety nie będę w stanie wam go chyba porządnie przetestować. Ten tusz dodam, że jak do mnie dotarł, to dotarł jakby wylany. W opakowaniu był taki właśnie rozlany strasznie. Więc możliwe, że część siebie stracił. Ale tak jak patrzę, to do stemplowania go też używałam, bo widzę, tutaj mi się odbiły stemple, więc jest już używany. Zobaczymy. No. Raczej podeschnięty. Jest bardzo ciężki. Używałam go już do tuszowania. Jest bardzo ciężki, widocznie ma bardzo dużo w sobie tego właśnie tuszu i pigmentu. Zaraz zobaczymy. Przeczyszczę tylko stempelki po poprzednim.
Bardzo dobry. Bardzo, 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 bardzo dobry. Jest w mojej czołówce. Zobaczymy, jak wyschnie. Bardzo mała podusia, ale z tego co widzę, bardzo mocno napigmentowana. Tak, bardzo. Efekt wow. Zdecydowanie efekt wow. Będę używać również folii. Przypomnę jeszcze, że jeżeli to jest tusz na bazie rozpuszczalnika, to warto dobrze doczyścić stemple polimerowe, ponieważ one reagują, wchodzą w reakcję. Polimer wchodzi w reakcję z rozpuszczalnikami, a nie chcecie stracić bądź zniszczyć sobie stempelków. Tak więc.
się na folii acetat, musicie pamiętać, że jest to śliskie, więc trzeba to zrobić pewną ręką. Od razu wyczyszczę. Trzeba to zrobić pewną ręką. Został mi ostatni tusz. Również na bazie rozpuszczalnika, też Stayzone. I powiem szczerze, że zastanawiałam się, czym on się różni. Na niego trafiłam jako na ostatni tusz. To znaczy, to jest ten, co jak widzicie, dorabiałam do próbnika, aczkolwiek ciekawa jestem właśnie, jak się sprawdzi, bo nie jest na gąbce, tylko jest na takim właśnie filcyku jak Picket Fence Distress Ink. Ja oczywiście po tej sesyjce swoje stemple wezmę do łazienki i je ładnie wyszoruję. Na chwilę obecną je tak jako tako obmyłam, ponieważ jeszcze
Jeszcze mam jeden test do przeprowadzenia. Chciałam jeszcze sprawdzić tuszowanie. Jak się będą tusze zachowywać? Ja używam do tuszowania szczoteczek, bo można je wyczyścić i tuszować dalej z użyciem innego tuszu. Natomiast Wy możecie używać również zwykłych aplikatorów do tuszowania. Nabieranie jest żmudne, szczególnie, że padem jest gąbeczka, która może stawiać opór, więc można również tapować, żeby nabrać ten tusz na szczoteczkę. Ok. Nelly's Choice mamy tutaj, ponieważ się pomyliłam.
Okej, teraz podsumujmy. Podsumowanie wygląda następująco. Jeżeli chodzi o odbitki na folii acetat, na wszelkich śliskich powierzchniach, polecam zdecydowanie, czy to Stayzone Opak, czy Stayzone Pigment. Bez różnicy, ponieważ jak widzicie, bardzo ładnie odbił, zdecydowanie delikatny, drobny stempel, bardzo ażurowy, jak i napis. Oba się nie ścierają, więc godne polecenia, jeżeli pracujecie na przykład, nie wiem, z shakerami i chcecie coś odbić na folii, którą będziecie używać w shakerze. Tylko przypominam, folia jest śliska, w momencie odbijania stemplem należy pamiętać o tym, żeby nie przesunąć stempla na powierzchni. Ja tutaj lekko poruszyłam stemplem, nie widać tego, aczkolwiek czułam ten ruch, więc on mi się troszeczkę jakby w górę rozjechał. Niemniej jednak, jeżeli nie będziecie ślizgać się po powierzchni, no to uzyskacie całkiem fajne efekty i możecie tworzyć bardzo fajne prace. Należy również pamiętać, że stemple polimerowe niezbyt dobrze lubią się z rozpuszczalnikowymi tuszami, więc musicie też wziąć pod uwagę to, żeby szybko je dosyć czyścić, nie zapominać o tym, żeby je wyczyścić i żeby w przypadku, no tak jak tutaj widać, w przypadku gumowych stempli, żeby używać na przykład tych czyścików do tuszy alkoholowych. Natomiast jeżeli chodzi o odbitki na czarnym papierze, nie wiem, czy się z wszystkim zmieszczę. Spróbuję. Ok. Patrząc na to, co tutaj mam. Ok. Napisy, tuszowanie, odbitki pełne, odbitki ażurowych wzorów. To w zależności od tego, co oczekujecie, tak? Bo moim zdaniem bardzo ładnie Prima Chalk odbiła ażurowy wzór. Natomiast jest on bardziej taki przymglony. Dosyć ładnie Picket Fence poradził z ażurowym wzorem. Natomiast z widocznością tego ażurowego wzoru, no to najlepiej sobie poradził moim zdaniem Stayzone, znów Stayzone, biały Stayzone, to jest ten opak. To jeżeli chodzi o ażurowy wzór, natomiast jeżeli chodzi o pełne krycie, to najbardziej biały jest Scrapbooką. Natomiast kolejny, taki w kryciu dosyć fajny i biały, to jest Sugar Cube od Tailored Expressions. Natomiast jeżeli chodzi o napisy, no to mówię, Stayzone. Ten drugi też nie jest najgorszy, bardzo ładnie odbił napisy i grafikę. Więc znowu, Stayzone. Polecam. Polecam te oba. To są te dwa tusze. Ok. I teraz, jeżeli chodzi o papier kraftowy. Papier kraftowy, tak jak mówiłam, jest na tyle specyficzny, że ma swoją fakturę. Ta faktura nie da Wam pełnego odwzorowania w przypadku odbitek pełnych wzorów, tak jak w przypadku mojego balonika. Niemniej jednak najlepszym
faworytami moimi do pełności bieli to jest znowu Sugar Cube, Gina K i Scrapbook.com. Tu jeżeli chodzi o białość, to zwyciężają bardzo. Jeżeli chodzi o odwzorowanie detali, to dorzuciłabym jeszcze ten. Tak, zdecydowanie bym dorzuciła, jeżeli chodzi o detale. No i jeżeli chodzi o napisy, to podobnie. Tyle, że dorzuciłabym jeszcze ten. Ten bardzo ładnie odwzorował sobie tutaj na krafcie napis. Więc moim zdaniem, tak samo ten drugi, więc moim zdaniem poradzą sobie właśnie z tak trudną powierzchnią, jaką jest papier kraftowy. Niemniej jednak, tak jak mówiłam, jak pigment wreszcie wyschnie i wchłonie się w papier, żaden stempel nie da Wam czystej, typowej bieli, bardzo mocno kryjącej. Zalecałabym albo dodatkowe odbicie, czyli użycie platformy do stemplowania, żeby odbić raz i po kilku godzinach ponownie, albo użycie pudru do embossingu. Wtedy to krycie powinno być na tyle porządne, żeby nie mieć wątpliwości, że ta biel to jest biel. Oczywiście na rynku jest cała masa innych też tuszy. Tak jak mówię, ja zbierałam swoje przez jakiś dłuższy czas, wiedząc, że chcę przygotować ten filmik. No i to, co z tego wyszło, jest widoczne. Przetestowałam to dla Was. Mam nadzieję, że okazało się pomocne. Jeżeli tak, zostawcie mi kciuka. Jeżeli jest to pomocne i jest to dla Was ciekawy temat, udostępnijcie to znajomym, bardzo proszę. Zasubskrybujcie kanał Świata Pasji. Tam co jakiś czas będą się pojawiać takie właśnie filmiki testowe. Prócz tego pojawiają się inspiracje i różnego rodzaju poradniki, więc mam nadzieję, że coś ciekawego dla siebie uszczkniecie. A tymczasem zostawiam Was z tą całą wiedzą, z tym wszystkim, co tutaj przetestowałam. I do zobaczenia następnym razem. Pa!